mamy pierwszą wystawę po w tak trudnym roku związane, prawda, z pandemią. I zapraszamy Państwa do obejrzenia tej wystawy w wersji online, ale również w miarę możliwości, bo kilka osób będzie można wejść do galerii w godzinach otwarcia galerii małej tu na Chrobrego i obejrzeć dokładnie prace malarskie i rysunki młodej artystki, która się dopiero kształci, gorzowianki. Mam nadzieję, że będzie to bardzo, bardzo dobry, nowy nabytek, jeżeli chodzi o artystów gorzowskich. Jaki będzie efekt, będziemy widzieli przynajmniej za jakieś 2-3 lata, ale warto obejrzeć, bo jest zdolną dziewczyną i myślę, że przynajmniej dobrze zaczynamy ten rok. Uczestniczki zajęć plastycznych młodzieżowych Domu Kultury, a obecnie studentki drugiego roku Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu Julity Dąbrowskiej. Prace, które prezentowane są na wystawie, właściwie podzielone są na dwa okresy. Pierwszy okres jest to okres pobytu Julity w Gorzowie i podczas zajęć plastycznych Młodzieżowego Domu Kultury, to są lata 2014-2015. Drugi etap to jest etap prac wykonywanych we Wrocławiu, a także tutaj w Gorzowie. Są to ćwiczenia i prace akademickie z uczelni wyższej plastycznej. Pierwszy etap reprezentuje właściwie metody doskonalenia swojego warsztatu rysunkowego. Są to między innymi portrety, rzeźby antyczne, które odwołują się do antycznego właściwie świata wartości, a także do antycznej definicji piękna, a także martwe natury, a także część jest także prac, które powstawały z natury podczas obserwacji. Drugi etap to jest etap ćwiczeń akademickich i o tym etapie to ja myślę, że już sama powinna powiedzieć autorka. Wystawa będzie czynna teraz od połowy lutego, gdzieś do połowy marca lub końca marca. Ostatnich lat mojego życia, na czas moich poszukiwań, artystycznego rozwoju. Tak jak już Pan Roman wspomniał, pierwszy etap to prace, które powstały podczas zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury, tutaj w Gorzowie, a także druga połowa, bardzo dużo różnych prac, które powstawały w etapie
przerwy mojej między uczelnią a liceum, kiedy byłam w Stanach Zjednoczonych, a także właśnie podczas już nauki w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Jestem na kierunku wzornictwo, które łączy myśl humanistyczną z techniczną, inżynieryjną, ale też z artystyczną. I tutaj myślę, mogę nawiązać do ceramiki, którą odkryłam właśnie podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych. I w tym odkryłam też siebie. To właśnie zapoczątkowało we mnie myśl tworzenia czegoś dla innych i stąd też wzięło się właśnie wzornictwo. Tworząc ceramikę szukałam czegoś nowego, łącząc i próbując różnych technik, materiałów, szkliw. Tak samo też starałam się szukać siebie w malarstwie, począwszy od ćwiczeń z natury, malowania martwych natur, po własne kolaże, kompozycje i pejzaże, już bardziej abstrakcyjne. Pierwsze z moich prac malarskich powstawały farbami akrylowymi, a od niedawna próbuję też opanować technikę olejną. Myślę, że ci z Państwa, którzy mnie znają osobiście, wiedzą, jak bardzo lubię zajmować się różnymi rzeczami, od harcerstwa, natury, po sztukę, także obecnie tatuaż. I myślę, że jeszcze nieraz Państwa zaskoczę i spróbuję kolejnych nowych mediów i rzeczy. Także mam nadzieję, do zobaczenia na kolejnych wystawach i kolejnych artystycznych doznaniach.